Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag 20 odcinku nagram dla was grani. Ale zanim zacznę w ogóle w nim grać, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamushi, pozdrawiam Lorda Vaderka, pozdrawiam Ahaina, pozdrawiam Drakona Kobiaka, pozdrawiam Mateusza Kobiaka, pozdrawiam Heikatu Blade, pozdrawiam Lorenzo Sunego, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Lacha, pozdrawiam Bejota, pozdrawiam Weź Ugryź Suchara, pozdrawiam Zegzaka McQueena, pozdrawiam Garcia 2005, pozdrawiam Turbo Motor, pozdrawiam Wardena, pozdrawiam Uległy Ernest, pozdrawiam Heikatu Blade, pozdrawiam Kinga Gorską, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Semka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Kubego, pozdrawiam Domino i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. I jeszcze jedno. Hejterzy, jestem z policji, więc wy lepiej uważajcie, żebym was czasem nie złapał. No dobra, to teraz zmieniamy z normalna na easy. Może się przestraszeni, ja nie wiem. Nie będę z nimi zaczynał, bo jeszcze dopiero bym miał. Dobra, zaczynamy, a nie gadamy o hejterach. Zaczynamy z tą grą. Wszystkich, którzy chcieli być pozdrowieni, to oczywiście pozdrowiam. I jeszcze pozdrawiam swój autyzm. I to tyle. Szukamy potrzebnych rzeczy do ucieczki z tego domu. Byle żeby uciec od tej strasznej babci. Dobrze, dobrze. Niczego tutaj nie ma. O nie, nie, nie. Ona tam jest. Muszę uciekać. Jej tutaj nie ma. To teraz możemy schować się tutaj. Jest jej zdjęcie, dobra. To tego se mogę użyć? O nie! Jak się wystraszyłem. Ona tutaj mi zaszła drogę. Dobra, to może poszukajmy czegoś na dole. Drugi dzień. Nawet na easy jest mi ciężko cokolwiek wskrzesić. Nic nie potrafię zrobić, choćbym nawet bardzo tego chciał. Znajdziemy jakiegoś arbuza albo obcęgi. Lizowski by lepiej potrafił to zrobić. Dobra, a tutaj coś jest? Też nic nie ma. Wiedziałem, że tutaj będzie. Dobrze. Dobra, tutaj może coś znajdziemy. Ło, jest karma dla ptaka. Może tutaj zejdźmy na dół. Tutaj podobno znajdziemy jakieś dobre miejsce. Nie no, nie mów, że ona nas i tutaj goni. To niemożliwe, żeby tutaj mnie znalazła. To jest po prostu kurna niemożliwe.
Dobra, bierzemy za to, nakarmiliśmy ptaka i proszę bardzo, możemy odciąć jakieś kable tutaj. Kurde. Ona to tutaj usłyszy, jak tu upada. Teraz odcinamy kable. Tutaj coś jest. Teraz możemy se odciąć to coś od drzwi. I jest, dobrze. To se możemy tutaj zabrać. Może coś jeszcze znajdziemy. Może to będzie moja pierwsza ucieczka z domu. Nie, tylko mamy coś takiego. Już tutaj zostawia pułapki. Musimy niestety uciekać, bo ona po prostu nas wszędzie dopadnie i znajdzie gdzie tylko chce. Jest tutaj coś. Już chyba uciekła. Te, chyba poszła gdzieś tam na górę. My mamy chwilę, żeby poszukać czegoś tutaj. Nie. Ona się tutaj wraca. Dobra, to szukamy dalej. Okrążymy sobie dom. Może tutaj. Poszła. Mamy tutaj coś takiego, ale to możemy sobie dropnąć tutaj. Ty, jest tutaj to otwarte przejście. O nie. Czy ona nie ma dosyć tego chodzenia? Nie no, naprawdę. To już jest nie do pomyślenia, że ona ciągle mnie obkrąża. Jeny. Teraz to już naprawdę mnie powoli wkurza, że ona ciągle chodzi za mną. Dobra. Na razie jej tutaj nie ma. Tutaj mamy jej zdjęcie. Tutaj nic takiego nie ma. O, mamy tutaj. Nie, to jest niemożliwe. Ona jest po prostu niemożliwa. Ta babka. Mamy tutaj teraz klucz do samochodu. Więc możemy na spokojnie zobaczyć coś w samochodzie. Możemy ją zamknąć tutaj. Podpisałam umowę na 2 miesiące. Jeszcze zapłaciłam 2000 euro. Cena była bardzo atrakcyjna, więc... Jak mówisz, że to jest do samochodu... Czy możemy uciec samochodem? Zobaczymy. Chyba uciekniemy z samochodem. Padlock key.
To trzeba poszukać jakiegoś padlotki. Nie, to trzeba dropnąć. O tak. Jeszcze raz próbujmy. Jakby nas zauważyła, to tutaj możemy się schować. Kariet. Nie. To ja chowam się tutaj. Ona nas normalnie nie widzi. A teraz już nas zauważyła. Musimy znaleźć tutaj jeszcze potrzebne nam dwie rzeczy. Padlotki, klucz od bramy i benzynę. Musimy jeszcze, tak jak mówię, znaleźć klucz od bramy od wjazdu do samochodu i jeszcze benzynę. Być może to po raz pierwszy mi się uda, tylko mega muszę się skupić. Być może mi się to uda. Teraz to jest moment dobrej chwili, widzowie. Moment, w którym możemy uciec z domu. Przełomowa chwila, widzowie. To się nie dzieje naprawdę. Bo po prostu mogę wyjść z domu. Ale jeszcze coś tutaj musimy poszukać, zanim uciekniemy z domu. Jeszcze potrzebuję tego klucza od bramy i benzyny. A może tutaj jest ta benzyna? Remote control. Mamy ten kodzik, to sobie możemy go wziąć. Ale nie, potrzebujemy benzyny. Opuściłem ten pilot, bo po prostu nie jest w stanie mi się przydać. Jakby babcia tutaj szła, to po prostu mnie tutaj nie ma. Tutaj nie ma tej benzyny. Benzyn. Szukamy benzyny do samochodu. Naprawdę. Próbuję łatwo uciec z domu, a nie mogę. Może to dzisiaj już będzie ten finałowy odcinek. Ale naprawdę muszę mega się skupić. Teraz naprawdę nic mnie nie może rozproszyć. Może na tej ławce znajdę jakąś benzynę. Przeczekamy moment. I być może to będzie przełomowy moment w naszej chwili. Na tej ławce nic nie widzę. Te zdjęcia to do niczego nam się nie przydadzą. Net a car key. Jeszcze potrzebujemy tutaj akumulatora. O kurde. Tutaj potrzebujemy części do tego. Do broni. Ale to nie prędzej znajdę jak niedługo. Ona nas normalnie nie widzi. Dobra. Szukamy czegoś. Dobra. Nie, zawsze przechodziła tutaj, jak Dizowski coś robił, a teraz przeszła obok mnie, to niemożliwe. Jak to możliwe, że
Jak to możliwe, że zmieniła zdanie i przeszła obok mnie i przeszła blisko mnie, a nie obok mnie? To niemożliwe po prostu. To po prostu niemożliwe. Zawsze Lizowski tak robił i przechodziła obok niego. Dobra. Benzyna jest tam. Ten mężczyzna podał się za właściciela mieszkania i wynajął je pani Edycie. Wygląda na to, że ktoś oszukał panią Edytę, ale także pana. Dobra, szukamy po szafkach, może coś tutaj znajdziemy. Najpierw wynajął na 2 tygodnie, później przedłużył na kolejne 2. Dziś miał się wyprowadzić, na stąd nie zda szczątaczki. Powinien, ale trzeba by zakwestionować. Może coś tutaj znajdziemy, ale wątpię, żebyśmy uciekli z domu po raz pierwszy. Kurde. Wind handle. Czegoś tutaj potrzebujemy, ale nie wiemy co. Jeszcze potrzebujemy klucza do zbrojowni. To musimy iść do domu, żeby go znaleźć. To wtedy może trafimy i w babcie i będziemy mieli trochę czasu na zepchnięcie benzyny po prostu na dół. Czarno na białym, zapłacone za cały miesiąc, ale coś mi się nie zgadzało w tych wyliczeniach. Dobrze, czyli panu Łaski ma... że zarezerwował, następnego dnia przyjechał i dokonał sprawy. A 2 tygodnie później zadzwonił, że chce przedłużyć pobyt, tak? Tak, i tego dnia wspólnął z drugim. Tutaj. Pierwsze jest na kwotę. O, wolałbym się z nią nie zetknąć, bo ona jest straszna. Wiecie o co chodzi. Tutaj nie ma tego młotka. To już na mnie spryciula zastawiła pułapkę. To trzeba ją jakoś tu obejść. Kurde. Ciągle szukam tego młotka. Albo czegoś bardziej mi potrzebnego, a nic tu nie znajduję. No nie. Wpłaty mogły być podrobione. Ale kiedy Szymon zrobił wyliczenia, wszystko stało się jasne. Potwierdzenie zostało dostarczone. O! Wiem co zrobimy. Ending z misiem. Panie Darku, bardzo przepraszam. Ja nie wiem jak do tego doszło. Nie myli się ten, kto nic nie robi. Wszystko, co się zdarzyło po raz pierwszy. Wcześniej wszystkie wpłaty się zgadzały. Zawsze nie mam pojęcia, jak mogło dojść do takiego skoczenia. Muszę szybko uciekać. Ending z misiem możemy zrobić, widzowie. Hammer, wiedziałem, tutaj potrzeba młotka do tego. A pierdziele. Zostawiamy misia tutaj i idziemy po ten młotek. No i super, straszna babcia mnie dopadła. Oła, moja ręka. Aż boli. Dobra, już wróciłem. Gdzie jest ten młotek? Gdzie go mogę znaleźć? Nikt tego nie wie. Ten dom kryje wszystkie tajemnice.
Tam jest za tymi drzwiami wózek. A ja tego wózka na razie nie widzę, bo trzeba poszukać tego, kurde, cholernego młotka. Ale nie znajdziemy go, bo po prostu straszna babcia już nas ocykała. No byłem blisko. Prawie abym zrobił ending z tym misiem, a tego po prostu nie zrobiłem. 20 odcinek już w głowie się z tym ponad chyba miesiąc albo prawie kilka miesięcy, żeby uciec z domu chociażby z samochodem albo drzwiami głównymi. I niestety dalej nie daję sobie rady. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z grani, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Narka. Pa, pa.